Był jednym z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego. Był zasłużonym członkiem polskich legionów. W II Rzeczypospolitej sprawował funkcję premiera. Jego śmierć do dzisiaj budzi ogromne kontrowersje. Moje drogie, moi szanowni, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku na naszym kanale. Jestem naturalnie bardzo szczęśliwy z tego powodu, że jesteście z nami. Kłaniam się nisko tym, którzy zasubskrybowali nasz kanał i oczywiście nisko także kłaniam się tym, którzy jeszcze tego nie uczynili, a Was właśnie do tego zachęcam. To naprawdę kilka sekund, wystarczy kliknąć w odpowiednie pole, no i dołączacie do elitarnego grona naszych subskrybentów. Nade wszystko najserdeczniej witam naszych patronów, którzy wspierają nas na platformie Patronite. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, zerknijcie właśnie tam. A dzisiaj temat bardzo specyficznej postaci, która owiana jest tajemnicą, kontrowersją i znakiem zapytania. A w zasadzie śmierć tejże postaci jest do dzisiaj tematem bardzo szeroko dyskutowanym. Walery Sławek to rzecz jasna premier II Rzeczypospolitej, to zaufany współpracownik Józefa Piłsudskiego, to człowiek odpowiadający za BBWR. Oczywiście wszyscy pamiętamy, czymże był ten BBWR, pamiętamy to chociażby z lekcji historii, ale przyjrzyjmy się dzisiaj życiu Walerego Sławka i naturalnie historii jego tajemniczej śmierci. Urodził się on 2 listopada roku 1879 we wsi Strutynka na Podolu w rodzinie o tradycjach szlacheckich. Jego rodzina mogła się szczycić tym, że przez wieki posiadała czy też przedstawiała się herbem Prus. Moi drodzy, w latach 1888-894 Walery Sławek uczęszcza do gimnazjum położonego niedaleko jego rodzinnego, powiedzielibyśmy w cudzysłowie, majątku, bowiem to gimnazjum znajduje się w miejscowości Niemirów. Jego ojciec, Bolesław Sławek, pracował w cukrowni należącej wtedy do Józefa Mikołaja Potockiego. Matką Walerego była z kolei Florentyna z Przybylskich. I tutaj bardzo ciekawa rzecz, bowiem rodzina Walerego Sławka była dosyć daleko, ale jednak była spokrewniona z rodziną nikogo innego jak Ignacego Paderewskiego, więc no, konotacje rodzinne, co prawda dalekie, ale jednak były zacne. Po ukończeniu gimnazjum Walery Sławek podjął naukę w Wyższej Szkole Handlowej imienia Leopolda Kronenberga w Warszawie. W tym czasie, czyli mówimy tutaj mniej więcej o latach 1896-97, Walery Sławek brał także udział w zajęciach tak zwanego latającego uniwersytetu. No właśnie, swoją drogą temat latającego uniwersytetu wydaje się być dosyć ciekawy, dlatego jeżeli żywicie taką ciekawość i chcielibyście posłuchać o tym, czym był ów latający uniwersytet, dajcie znać w komentarzu. Wracamy do Walerego Sławka, ponieważ w tamtym czasie działał on również w tak zwanym kole oświaty ludowej. Czyli mówiąc wprost, Walery Sławek jako student był dość mocno zaangażowany w różne gałęzie działalności. Po ukończeniu szkoły w roku 1899 Walery Sławek podjął pracę w towarzystwie ubezpieczeniowym o bardzo zagranicznej nazwie New York, tak się to towarzystwo zwało. Na początku roku 1900 Sławek przenosi się z Warszawy do Łodzi, gdzie zostaje zatrudniony jako kierownik działu ubezpieczeniowego w firmie Horodiczka i Stamirowski. No i mamy wspomniany już przeze mnie rok 1900, wtedy to Sławek wstępuje do PPS-u. Początkowo zajmuje się kolportażem bibuły, oczywiście tego terminu nie muszę wyjaśniać, czymże była owa bibuła, no i także organizuje koła partyjne w Łodzi i jej okolicach, czyli z rozpędem wchodzi w struktury PPS-u, bardzo mocno się angażuje w jego działalność. W maju 1901 roku podejmuje decyzję poświęcenia się całkowicie działalności partyjnej jako tak zwany nielegalnik i wobec zagrożenia aresztowaniem wyjeżdża z Łodzi do Warszawy, gdzie staje na czele organizacji PPS. Moi drodzy, w marcu roku 1903 zostaje aresztowany w Będzinie. Początkowo
przebywa w więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie w Sieradzu, z którego to sieradzkiego więzienia ucieka 18 grudnia. No, ucieka w dosyć dobrym momencie, ponieważ unika tym samym zesłania na daleką, daleką Syberię. Był współtwórcą powstałej w roku 1904 organizacji bojowej PPS, a następnie jednym z przywódców tejże organizacji. Ona bardzo mocno wpisała się w działalność bojową, wywrotową organizacji PPS. W marcu 1905 roku wspólnie z Aleksandrem Prystorem, też później w dwudziestoleciu międzywojennym bardzo zasłużonym politykiem, stanął na czele utworzonego właśnie Wydziału Spiskowo-Bojowego, więc już sami możecie się domyślić, czym, że ten wydział się zajmował. 10 września 1905 roku ponownie aresztowano Walerego Sławka i osadzono w, no właśnie, bardzo osławionym 10. pawilonie warszawskiej Cytadeli, oczywiście osławionym w sensie negatywnym. Więzienie opuścił niecałe 2 miesiące później dzięki ogłoszonej wtedy amnestii. Następnie Walery Sławek wyjeżdża do Krakowa, gdzie w grudniu kończy kurs szkoły bojowej. Ten kurs jest prowadzony, jak sami się domyślacie, przez Józefa Piłsudskiego. W czerwcu 1906 roku, w czasie przygotowań bojówki PPS do zamachu na pociąg pocztowy pod Milanówkiem, Walery Sławek zostaje dość ciężko ranny w wyniku wybuchu bomby. W konsekwencji utracił lewe oko, częściowo słuch, miał również bardzo liczne obrażenia rąk, twarzy i klatki piersiowej, co później bardzo mocno było widać w jego wyglądzie zewnętrznym. Niektórzy w swoich wspomnieniach i pamiętnikach stwierdzają, że Sławek był, mówiąc wprost, oszpecony. Przewieziony wtedy do szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, po raz kolejny zostaje aresztowany. Więziony był znowu w 10. pawilonie Cytadeli oraz na Pawiaku, warszawskim Pawiaku. W grudniu 1906 roku z braku dowodów winy został zwolniony z aresztu, natomiast po odzyskaniu wolności przeniósł się z powrotem do Krakowa. 26 września 1908 roku wspólnie m.in. z Józefem Piłsudskim uczestniczył w słynnej akcji bojowej pod Bezdanami. Jako bliski współpracownik Piłsudskiego od roku 1909 utrzymywał w jego imieniu kontakty z wywiadem austriacko-węgierskim. Działał również w Związku Walki Czynnej oraz współtworzył Związek Strzelecki. Moi drodzy, bardzo, ale to bardzo widzicie, zaangażowany był Sławek w budowę organizacji Józefa Piłsudskiego. Po wybuchu I wojny światowej i utworzeniu Legionów Polskich wszedł w skład sztabu I Brygady, czyli naprawdę był w szpicy tychże Legionów. Od stycznia 1915 roku był najpierw zastępcą dowódcy jej biura wywiadowczego, a od kwietnia szefem całego biura wywiadowczego. Należał także do powołanej we wrześniu 1914 roku Polskiej Organizacji Narodowej, czyli działał naprawdę na wielu płaszczyznach, ale przede wszystkim skupiał się na działalności związanej z agenturą, z wywiadem i z nawiązywaniem kontaktów pomiędzy wywiadami. W sierpniu 1915 roku na polecenie Józefa Piłsudskiego wyjechał do Warszawy i wszedł w skład Komendy Naczelnej Polskiej Organizacji Wojskowej oraz władz Centralnego Komitetu Narodowego. Był niejako emisariuszem Piłsudskiego w tych organizacjach. 15 lipca 1917 roku Sławek został ponownie aresztowany, oczywiście w Warszawie, przez Niemców tym razem. Początkowo przetrzymywano go na terenie warszawskiej Cytadeli, następnie przebywał w obozie w Szczypiornie i twierdzy w Modlinie. Wolność Walery Sławek uzyskuje 12 listopada roku 1918. Awansowany na stopień majora został skierowany wtedy przez naczelne dowództwo do Głównej Komendy Armii Semena Petlury. Wspólnie z kapitanem Jędrzejewiczem był autorem tekstu Polsko-Ukraińskiej Konwencji Wojskowej, która uzupełniała podpisany 24 kwietnia 1920 roku traktat sojuszniczy pomiędzy Polską a Ukrainą. Po powrocie z Ukrainy, czyli mówiąc wprost po załatwieniu spraw
ze stroną ukraińską, został awansowany na podpułkownika. Wchodził w skład polskiej ekspozytury wojskowej przy rządzie Ukraińskiej Republiki Ludowej, pełniąc swoistą rolę łącznika pomiędzy Józefem Piłsudskim a Semenem Petlurą. Moi drodzy, w październiku roku 1920, po słynnej Bitwie Warszawskiej, Walery Sławek rozpoczął organizację polsko-ukraińskiego oddziału ochotniczego przy dowództwie 6 Armii. Natomiast w lutym 1921 roku, po ukończeniu specjalnego kursu dla wyższych dowódców, został oficerem do specjalnych zadań naczelnego wodza. No więc tutaj możemy śmiało powiedzieć, że był jednym z naprawdę najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników Józefa Piłsudskiego. Po uzyskaniu dyplomu oficera szefa sztabu generalnego, oczywiście szef sztabu generalnego podpisywał te dyplomy, 31 grudnia 1923 roku na własne życzenie Walerego Sławka przeniesiono go do rezerwy. Decyzja dość zaskakująca. W sierpniu 1924 roku został wybrany prezesem Związku Legionistów i tę funkcję pełnił aż do roku 1936. Mamy rok 1926, zamach majowy. W tym miejscu możecie znaleźć odnośnik do jednego z naszych poprzednich odcinków traktujących właśnie o tej dość kontrowersyjnej historii. Po tymże zamachu majowym powrócił do czynnej służby wojskowej, pełniąc od 1927 roku obowiązki oficera do zleceń specjalnych, generalnego inspektora sił zbrojnych, czyli, mówiąc wprost, marszałka Józefa Piłsudskiego. Znowu Walery Sławek był tym specjalnym wysłannikiem, tym specjalnym wojskowym, tym specjalnym już politykiem, który miał wykonywać bardzo trudne misje zlecone przez Piłsudskiego. Następnie zostaje Sławek członkiem gabinetu prezesa Rady Ministrów przy rządzie Kazimierza Bartla. No więc już dosyć mocno wchodzi w świat polityki, bardzo skomplikowanej polityki dwudziestolecia międzywojennego. Walery Sławek był autorem koncepcji powołania bezpartyjnego bloku współpracy z rządem, czyli słynnego BBWR-u. Był jego również prezesem w latach 1928-1935. Swoją drogą, historia BBWR-u jest bardzo, ale to bardzo interesująca i ciekawa. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście o niej co nieco posłuchać. Od 1928 roku do 1938 roku był posłem na Sejm. W okresie tym trzykrotnie pełnił funkcję premiera. Od marca do sierpnia 1930 roku, od grudnia 1930 roku do maja 1931 roku i od marca do października 1935 roku. Co prawda były to krótkie okresy, ale istotnie trzykrotnie zasiadał w fotelu premiera II Rzeczypospolitej. Zresztą każdy z nas z lekcji historii pamięta, że w okresie II Rzeczypospolitej mieliśmy nieustanne zmiany na stanowisku premiera rządu. Moi drodzy, Walery Sławek należał do głównych twórców słynnej konstytucji kwietniowej z roku 1935, tej, którą bardzo wielu historyków uznaje za konstytucję autorytarną. W czerwcu 1936 roku Walery Sławek objął obowiązki prezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego. Instytut ten zajmował się badaniem najnowszej historii Polski. Od czerwca do września 1938 roku Walery Sławek piastował bardzo zacną funkcję, bowiem był marszałkiem Sejmu. Natomiast w przeprowadzonych w listopadzie 1938 roku wyborach, no niestety tutaj kubeł zimnej wody wylał się na głowę Walerego Sławka, ponieważ nie dostał się wtedy właśnie do parlamentu. No i moi drodzy, mamy 2 kwietnia 1939 roku. Bardzo mroczny dla Walerego Sławka dzień, ponieważ o godzinie 20:45 Walery Sławek w swoim warszawskim mieszkaniu w Alei Szucha strzela do siebie ze swojego starego Browninga, którego używał od roku 1908, od czasu akcji pod Bezdanami. Tuż przed samobójstwem napisał list pożegnalny, w którym poinformował m.in. Odbieram sobie życie. Nikogo proszę nie winić. 2 kwietnia 1939. Walery Sławek.
Spaliłem papiery o charakterze prywatnym, a także wręczone mi w zaufaniu. Jeśli nie wszystkie, to proszę pokrzywdzonych o wybaczenie. Bóg wszystkowidzący może mi wybaczy moje grzechy i ten ostatni. No właśnie, ponadto Walery Sławek pozostawił także list, który był zaadresowany do prezydenta Ignacego Mościckiego. Niemniej jednak do dnia dzisiejszego jest to list owiany tajemnicą, ponieważ jego treść nie ujrzała światła dziennego. Nie wiemy tak naprawdę, co Sławek napisał do Mościckiego. Pomimo przeprowadzonej dwukrotnie transfuzji krwi oraz operacji, Walery Sławek zmarł wczesnym rankiem następnego dnia, nie odzyskawszy przytomności. Został pochowany na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach, gdzie do dzisiaj możemy odwiedzać już zrekonstruowany, odnowiony grób Walerego Sławka. Niemniej jednak chyba najważniejszą, najciekawszą sferą tych ostatnich lat Walerego Sławka są listy i są zapiski, które pozostawić miał w swoim mieszkaniu i które obok listu do prezydenta Mościckiego nie ujrzały do dnia dzisiejszego światła. Nie wiemy, co tak naprawdę Sławek tam zapisał i narosło wokół tych dokumentów, wokół tych wspomnień, wokół tych notatek tyle historii, że naprawdę możemy z nich napisać ogromną, przepastną księgę. Moi drodzy, i z tym znakiem zapytania zostawiam Was na zakończenie naszego dzisiejszego odcinka. Pragnę przypomnieć o subskrypcji naszego kanału, o tym, byście unieśli kciuk w górę pod tym odcinkiem, a także o tym, byście wyglądali kolejnego premierowego odcinka na kanale Dawno Temu.